Kalaru to mała, spokojna wioska leżąca na południowych krańcach Nowej Południowej Walii w Australii, zamieszkiwana przez około 400 mieszkańców. Nie da się ukryć, była to społeczność, gdzie każdy z każdym się znał, nie było raczej żadnych konfliktów. Okolica otoczona lasem, jeziorem i plażą była rajem dla miłośników jazdy konnej i pływania. To właśnie tutaj, w 1997 roku. Mieszkały dwie najlepsze przyjaciółki, czternastoletnia Loren i szesnastoletnia Nicole. Dwie dziewczynki uwielbiały konie, jazdę na nich i długie spacery. I to właśnie te rzeczy sprawiły, że stały się najlepszymi przyjaciółkami. Loren była córką Gareta i Cheryl. Na ogół była cichą dziewczynką, ale w towarzystwie swojej rodziny i przyjaciół była energiczna i szalona. Marzyła, by w przyszłości zajmować się dziećmi, chciała pracować jako opiekunka bądź przedszkolanka. Przez to, że kochała zwierzęta, także chciała pomagać przy zwierzętach, na przykład w schronisku, lub ze względu na miłość do koni, chciała pracować w stadninie. Miała brata Natana, którego bardzo kochała. Mieli ze sobą super kontakt. Wiadomo, jak to rodzeństwo. Dochodziło do jakiejś kłótni ale szybko były zapomniane. Często dokuczali sobie nawzajem, przekomarzali się w rozmowie, ale koniec końców, nieważne jaka była sytuacja między nimi, skoczyliby za sobą w ogień. Nikol była córką Grama i Delmy. Była towarzyska, otwarta, zawsze uśmiechnięta. Dorabiała sobie w supermarkecie jako kasjerka. Mimo młodego wieku w pracy miała dobrą opinię. Każdy ją chwalił, uważał, że jest pracowita i punktualna. Marzyła o tym, by w przyszłości zostać projektantką wnętrz. Nikol była taką osobą, że gdzie się nie pojawiła, zawsze pozyskiwała nowych znajomych, bo biło od niej takie ciepło. Była osobą, której nie dało się nie lubić. Dwie najlepsze przyjaciółki miały jeszcze dwie koleżanki Sarę i Rebekę. Sara poznała Nikol w wieku siedmiu lat po zmianie szkoły. Dziewczyna we wcześniejszej placówce była prześladowana i wyśmiewana. Była przekonana, że w nowym miejscu będzie tak samo, ale miło się zaskoczyła, gdy siedząc samotnie na korytarzu, podeszła do niej Nicole, mówiąc, że lubi jej koszule i że ma fajny styl. Od tamtej pory dziewczyny bardzo się polubiły i zaczęły się przyjaźnić. I w sumie w czwórkę z Rebeką i Loren tworzyły grupkę prawdziwych przyjaciółek. W październiku 1997 roku przyjaciółki zaplanowały kemping. W okolicy, którą znały bardzo dobrze, mowa tutaj o White Hill, w okolicach Evans Hill. Mimo, że miejsce znajdowało się w środku lasu, znajdowało się maksymalnie dwa kilometry od ich domów. Zresztą nie był to pierwszy raz, kiedy organizowały sobie taki kemping. Kojarzył im się z samymi przyjemnościami, pływaniem, ogniskiem i kilkugodzinnymi plotkami. Ten kemping w październiku nie był taki bez powodu, ponieważ zbliżały się 15 urodziny Loren, więc była niemała okazja, by się zabawić i poświętować. 3 października 1997 roku grupa rozpoczęła kemping, który miał trwać kilka dni: rano jazda, konno i pływanie, a wieczorem ognisko, kiełbaski. Na pewno był tam jakiś alkohol, nie wiem, czy rodzice byli tego świadomi. Wieczorem dziewczynki wróciły do domu jednej z nich, by wziąć prysznic i założyć świeże ubranie. 4 października Loren wybrała się do domu, by zjeść z rodzicami obiad, po czym wróciła na kemping. 5 października pojawiło się dwóch kolegów na kempingu. Oczywiście osobą, która pilnowała wszystkiego na bieżąco był Nathan, brat Loren, ale w pewnym momencie musiał pojechać gdzieś samochodem i dziewczyny zostały same. Dwójka kolegów stwierdziła, że wybierze się na imprezę oddaloną o 7 kilometrów. Koledzy mieli samochód i pytali nawet dziewczyny, czy nie chciałyby pojechać z nimi, ale odmówiły. Jednak chwilę później Lauren i Nicole rozmyśliły się i stwierdziły, że chyba wybiorą się na tą imprezę. Głównym powodem zmiany zdania było to, że Nicole jakiś czas wcześniej zerwała z chłopakiem. Pomyślała, że gdy pojawi się na tej imprezie pogodzą się stwierdziła że zmieni swoje życie i znowu zostaną parą dzięki czemu będzie tak jak dawniej przyjaciółki około 21 wybrały się pieszo same przez las mimo że dziewczyny szły w ciemności nie bały się bo nie był to ich pierwszy raz zabrały ze sobą małą butelkę z alkoholem by umilić sobie drogę i jedną czarną latarkę nie zabrały innych swoich rzeczy, co sugerowało przyjaciółkom, że planują do nich wrócić. Loren i Nicole dosłownie minęły się z Nathanem, który przyjechał samochodem do dziewczyn kilka minut później. Sara i Rebeka powiedziały mu, że przyjaciółki dopiero co poszły na imprezę. Było już późno, więc każdy udał się do swoich namiotów i poszedł spać. Ale gdy Nathan przebudził się nad ranem, zorientował się, że jego siostra i Nicole nie wróciły do swoich namiotów. Czym prędzej, pobiegł do domu rodziców, by sprawdzić czy jego siostra śpi w swoim pokoju, bo być może doszło do jakiegoś nieporozumienia, może wcale nie planowała wracać na kemping, ale w domu jego siostry także nie było. Co jeszcze bardziej przerażające, przyjaciółki nie dotarły nawet na imprezę. Dla rodzin dziewczynek nie było nawet najmniejszej wątpliwości, że stało się coś złego. Postanowili zgłosić zaginięcie na policji, szybko rozpoczęto poszukiwania, już pierwszego dnia wykorzystano helikopter i psy tropiące, drugiego dnia zdecydowano się odwołać wszystko ze względu na warunki pogodowe. Wiatr i deszcz był tak intensywny, że widoczność była znacznie ograniczona. Funkcjonariusze jednak stwierdzili, że nic nie wskazuje na to, że stało się coś złego. Wiele osób z miasta plotkowało, że nastolatki na pewno gdzieś uciekły, bo chcą być w centrum uwagi, ale jak zorientują się, że to nic nie daje, to wrócą same. Rodzice byli oburzeni takim podejściem do sprawy, bo nie tylko dla funkcjonariuszy sprawa nie była czymś niepokojącym, ale także dla wielu ludzi, którzy znali osobiście, bądź z widzenia, dwie dziewczynki. Mówiono, że nastolatki uciekły dla żartów, bądź że uciekły i wstąpiły do jakiejś grupy hipisów. Ojciec jednej z nich, Gareth, skrytykował te plotki publicznie. Zaprzeczył, by jego córka miałaby jakikolwiek powód do ucieczki. Tata Nicole podzielił jego zdanie. Obaj uważali, że ich córki w domu otrzymywały dużo miłości, były szczęśliwe. Podkreślił, że jego córka jest na tyle mądra, że na pewno nie wsiadłaby z kimś obcym do samochodu. Oczywiście wiele osób zgłaszało się do funkcjonariuszy, mówiąc, że widziało Loren i Nicole. Niektóre zgłoszenia były z zupełnie innych miejscowości, ale za każdym razem sprawdzono trop, jednak bez jakichkolwiek efektów. Policja twierdziła, że ludzie za każdym razem, gdy widzieli dwie dziewczyny w wieku zaginionych i choć odrobinę do nich podobne, od razu to zgłaszali. Niedługo później na policję zgłosił się mężczyzna, który znalazł czerwoną kurtkę w kratkę i flanelową koszulę. Rzeczy te z całą pewnością należały do Loren. Co więcej, odnaleziono je w miejscu, które znajdowało się w przeciwnym kierunku do miejsca, do którego zmierzały, co już było bardzo niepokojące. Dopiero wtedy policja wszczęła większy alarm, bo zdała sobie sprawę, że dziewczynkom naprawdę mogło stać się coś złego. Przypuszczano, że ktoś je uprowadził i siłą wciągnął do samochodu. Rodzice byli przerażeni, a czas, który upływał, nie był sprzymierzeńcem. Bo jak wiadomo, w takich sprawach liczy się każda godzina. Rodzice wygłaszali apele w krajowej telewizji, prosiliby każdy, kto może cokolwiek wiedzieć, zgłosił się na policję. I w końcu zgłosił się świadek, który widział dwie nastolatki około 21:30 na poboczu drogi, rozmawiające z mężczyzną przy czterodrzwiowym białym sedanie, co mogłoby być potwierdzeniem na to, że faktycznie wsiadły z kimś do samochodu. Teraz pozostawało pytanie, czy dobrowolnie, czy siłą? Rodzice bali się, że już nigdy nie zobaczą swoich dzieci. W apelu już w którymś z kolei prosili osoby, które wiedzą, gdzie są ich córki, by dały znać, czy dziewczynki żyją, czy nie. Obie rodziny dawały z siebie 100% w poszukiwaniach. Nathan, brat Loren, nie spał po nocach, cały czas szukał a gdy odnaleziono ubranie jego siostry, skupiał się głównie na tamtym obszarze, ale bez żadnych rezultatów. Dla znajomych ze szkoły i przyjaciółek, które były z Nicole i Loren na kempingu, cała ta sytuacja była ogromnym szokiem. Uczniowie ze szkoły i sąsiedzi dosłownie wszyscy angażowali się w poszukiwania, rozdawano ulotki i rozwieszano plakaty. Nawet w szkole, do której uczęszczały zaginione, Nauczyciele zorganizowali psychologów dla osób, które nie potrafiły sobie poradzić z tą sytuacją. Pomimo tak dużego zaangażowania, poszukiwania nie przynosiły żadnych efektów. Sprawa stała w miejscu, więc policja postanowiła zatrzymywać każdy samochód na autostradzie, gdzie ostatnio były widziane przyjaciółki, i początkowo wydawało się, że to żmudna praca, nie przynosząca żadnych efektów. Ale jeden mężczyzna powiedział, że widział dziewczyny spacerujące 25 minut po tym, jak opuściły kemping. Powiedział policji, że na 100% były same, czyli musiał widzieć je niewiele przed kobietą, która widziała je przy czterodrzwiowym sedanie. Policja zdecydowała się również o ponownym przesłuchaniu przyjaciół i rodziny, ale nie wniosło to nic nowego do sprawy. Funkcjonariusze byli pewni, że dziewczyny opuściły las, a niebezpieczeństwo, które ich spotkało. Znalazło się na drodze autostrady. Cały czas poszukiwano kierowcy sedana, który nie zgłosił się na policję, co świadczyło o tym, że może być zamieszany w sprawę. Postanowiono przeszukać jeszcze inny rejon, kilkanaście kilometrów od kempingu, ponieważ o 23.15 dziewczyny były tam widziane. Policja postanowiła chodzić od drzwi do drzwi, pytała mieszkańców, czy nie widzieli Loren i Nicole. I jedna osoba zeznała, że o 23.45 słyszała krzyki dwóch kobiet pochodzące z plaży. Była pewna, że słyszała także pisk opon, ale nie miała pojęcia, jakim samochodem poruszały się te osoby. Rodzice, gdy dowiedzieli się o krzyku kobiet, bez żadnego potwierdzenia śledczych, byli pewni, że to Loren i Nicole. Dwie rodziny były wyczerpane, nie potrafiły funkcjonować. Świat się zawalił, a ich głowy były wypełnione samymi czarnymi myślami. W końcu śledczy, po pewnym czasie, mieli jakiś trop. Na białej tablicy jednego z pokoi w komisariacie wywiesili osiem zdjęć potencjalnych mężczyzn, którzy mogli mieć coś wspólnego ze sprawą Loren i Nicole. Były to osoby z regionu, gdzie ostatni raz widziano przyjaciółki, i były to osoby bardzo niebezpieczne. Jeden ze śledczych z innego wydziału, widząc te zdjęcia, powiedział, że dwóch z nich, według niego, mogą być osobami, których szukano od kilku tygodni. Ta dwójka, mimo młodego wieku, była już bardzo niebezpieczna, miała na swoim koncie liczne wykorzystywania kobiet czy osób nieletnich, liczne włamania, kradzieże. Jeden z nich to Leslie Camilleri, urodził się w maju w 1969 roku. Już od najmłodszych lat miał problemy z prawem. Miał kilka spraw w sądzie dla nieletnich pod zarzutem kradzieży, wykroczeń drogowych, posiadania nielegalnych substancji i narzędzi. W 1989 roku jego konflikt z prawem jeszcze bardziej się zaostrzył: postawiono mu 15 zarzutów nielegalnego korzystania z pojazdu, 8 włamań i 92 zarzuty w związku z agresywnym zachowaniem wobec innych osób. Gdy Camilleri dostawał się do czyjegoś domu, kradł dosłownie wszystko: od telewizorów i wiesz stereo, pojedzenie z lodówki czy smycze dla psów. W 1995 roku, w październiku, postawiono mu dziesięć zarzutów, w tym sześć dotyczących współżycia z osobą nieletnią i atak na jedenastoletnią dziewczynkę. Stanął przed sądem we wrześniu 1997 roku, dosłownie trzy tygodnie. Przed zniknięciem Loren i Nicole. Wówczas postawiono mu 10 zarzutów o atak na osobę poniżej 15 roku życia, ale zarzuty wycofano, ponieważ uwagi szefa policji nowej południowej Walii zostały uznane przez sędziego za niezwykle krzywdzące dla oskarżonego, który został po prostu wypuszczony na wolność. Drugi podejrzany to Lindsay Beckett. Urodził się w jednej z najbiedniejszych części Nowej Zelandii w 1974 roku. Jego matka została brutalnie wykorzystana w wieku 15 lat, po czym zaszła w ciążę i tak na świecie pojawił się Beckett. Nigdy nie poznał swojego biologicznego ojca, zresztą nie miał takiej możliwości, bo jego matka nie znała sprawcy. Jakiś czas później poznała innego mężczyznę, który stał się ojczymem dla Beketa. Niestety, mężczyzna wykorzystywał go i miał straszny problem z alkoholem. Przez to, co przeżył w dzieciństwie, Lindsay już w wieku 13 lat miał problem z alkoholem i palił nielegalne substancje. Porzucił rodzinę i uciekł do Australii, gdzie przemieszczał się przez Nową Południową Walię, żyjąc poza prawem. Utrzymywał się z kradzieży i włamań do domów. Jakiś czas później poznał młodą dziewczynę, która miała dziecko z poprzedniego związku. Para poznała się w szpitalu, podczas gdy kobieta dochodziła do siebie po ataku, którego doznała przez nieznanego napastnika. Doszło do tego, że zamieszkali razem i przez sześć lat Beckett regularnie wykorzystywał swoją partnerkę, która urodziła mu trójkę dzieci. Był agresywny nie tylko w stosunku do niej, ale i dla wszystkich innych osób. W kwietniu 1997 roku miał zakaz prowadzenia samochodu na czas nieokreślony, ponieważ prowadził pod wpływem alkoholu. W maju tego samego roku został ukarany grzywną w wysokości 100 dolarów za obraźliwe zachowanie. Kolejno postawiono mu zarzuty za posiadanie nielegalnych substancji znalezionych w jego samochodzie. Natomiast w czerwcu 1997 roku Stanął przed sądem za brutalne wykorzystanie kobiety, ale udało mu się wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji. Z tej dwójki to Camilleri był przywódcą, a Beckett wykonywał jego polecenia. Zdarzało się tak, że Camilleri kazał spać koledze na ganku przed domem, a gdy stwierdził, że może już wejść do domu, to zapraszał go z powrotem do środka. Byli bardzo uzależnieni od substancji odurzających, potrafili być 3-4 dni w ciągu, dwie godziny spania i od nowa ich życie kręciło się tylko wokół tego. Często brakowały im pieniędzy, by kupić towar, więc handlowali różnymi rzeczami, by zarobić. I tutaj ogromną rolę odegra telewizor, pozostawiony na drodze, o specyficznym kolorze różowym. Został odnaleziony w miejscu, w którym Loren i Nicole były widziane po raz ostatni. Funkcjonariusze otrzymali informację od informatora, że Camilleri i Beckett rozmawiali między sobą o sprawie dziewczyn i stwierdzili, że na pewno zostaną z tym powiązani. Wówczas postanowiono przesłuchać Becketa. Jeżeli chodzi o ten tajemniczy telewizor, śledczy mieli swoją teorię odnośnie tego znaleziska. Zapewne Becket i Camilleri ukradli go bądź kupili z drugiej ręki na sprzedaż, by mieć pieniądze na towar, a gdy spotkali dziewczyny, nie było miejsca na tylnym siedzeniu, więc wyrzucili telewizor, a Loren i Nicole wciągnęli do samochodu. 5 listopada 1997 roku śledczy rozmawiali z Becketem po raz pierwszy. Chłopak był wyluzowany i w pewnym momencie nawet położył sobie nogi na drugie krzesło, zachowywał się tak, jakby był niewinny, jakby kompletnie nie mogli mu nic udowodnić. Dopiero gdy zadano mu pytanie, czy kojarzy różowy telewizor, był w szoku, totalnie nie wiedział, co odpowiedzieć, zapadła cisza, jego wzrok uciekał na boki, był zmieszany, bo najprawdopodobniej nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Natomiast Kamileri, po przesłuchaniu, wrócił do swojej celi, walił głową w ścianę i płakał. Był przerażony, że śledczy odkryli ich tajemnicę związaną z telewizorem. Psycholog więzienny natychmiast poinformował o tym odpowiednie osoby, twierdząc, że takie zachowanie jest mocnym dowodem w sprawie. Dla osób zajmujących się zaginięciem dziewczynek, był to ogromny przełom. Już wtedy wiedzieli, że idą w dobrą stronę. Udało się dotrzeć do osoby, która była właścicielem telewizora. Oczywiście okazało się, że został skradziony. Ten mężczyzna podał numer seryjny, wymiary, markę tego telewizora. Jednak gdy śledczy zapytali o kolor, stwierdził, że był zwyczajny. Jeden z detektywów pozostawił swoją wizytówkę na wypadek, gdyby coś mu się przypomniało, i nie musiał długo czekać na telefon, bo kilka godzin później ten mężczyzna zadzwonił z informacją. Że jest pewny, że ten telewizor był różowy. No i bingo, punkt zaczepienia już był. 12 listopada 1997 roku ogłoszono, że aresztowano dwóch podejrzanych w tej sprawie i sprawa dosłownie wybuchła. Teraz najważniejsze by powiedzieli, co wydarzyło się tamtego wieczoru i gdzie ukryli dziewczynki. Postanowiono przesłuchać Beketa jeszcze raz, ale zanim śledczy zadali mu jakiekolwiek pytanie, położyli jej dwa duże zdjęcia. Jedno przedstawiało Loren, a drugie Nicole. Chłopak nawet nie mógł na nie patrzeć. Natychmiast je odwrócił na drugą stronę, co było kolejną mocną informacją dla śledczych. Osoba niewinna tak się nie zachowuje. To był moment przełomowy, bo powiedziano Becketowi, że Camilleri nie jest lojalny wobec niego i że ma szansę opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło tamtego koszmarnego wieczoru. Beckett poprosił o możliwość wyjścia na zewnątrz, bo chciał zapalić papierosa. Po powrocie do pokoju przesłuchań zaczął swoją opowieść, która była tak tragiczna, tak okrutna, że nawet doświadczeni śledczy nie byli w stanie pojąć, jak można tak potraktować drugiego człowieka. Na samym początku opowieści pokazał na mapie, w jakich miejscach byli z dziewczynami, a na pytanie jedno z pierwszych, kto odebrał im życie, bo no tutaj już śledczy wiedzieli, że dziewczynki nie żyją, bez wahania odpowiedział, że on. Powiedział, gdzie ukrył narzędzie, którego użył. Wskazał miejsce, gdzie pozbył się ubrań, na których znajdowały się brunatne plamy. Tego feralnego wieczoru, 5 października 1997 roku, Lauren i Nicole, z główną drogą, Spotkały na swojej drodze dwóch niebezpiecznych mężczyzn. Kamilleri kilka godzin wcześniej pokłócił się ze swoją partnerką i rozmawiał z Becketem o jej problemach psychicznych. Jeździli bez celu, spożywali alkohol i zażywali nielegalne substancje. Gdy zobaczyli dwie samotne dziewczyny, ich pierwszą myślą było to, by się zatrzymać i pogadać, zabawić się. Zatrzymali się w taki sposób, że żaden inny samochód nie mógł przejechać. Niestety nie wiadomo, o czym dokładnie rozmawiali i czym przekonali przyjaciółki, by wsiadły z nimi do samochodu. Początkowo uważano, że zostały wciągnięte siłą, ale na tym etapie śledztwa wiadome było, że niestety, ale zrobiły to dobrowolnie. Beckett wiedział, że musiał działać bardzo szybko, bo to on głównie z nimi rozmawiał. Kamilery pod wpływem używek siedział w samochodzie i czekał na rozwój wydarzeń. Zapomniał jednak, że na tylnej kanapie samochodu leży telewizor. Nie zastanawiając się nawet chwili, wyrzucił go na pobocze i zaprosił dziewczyny do środka. Nie miał wówczas pojęcia, że ten nic nieznaczący sprzęt odegra tak ważną rolę w dojściu do prawdy w tej sprawie. Loreni i Nicole nie wiedziały, że zostały uwięzione, ponieważ tylne drzwi od środka nie otwierały się, nie miały nawet tego pokrętła do regulacji szyby, więc nawet gdyby chciały wyjść z samochodu, nie miałyby takiej możliwości. Całą czwórką jeździli i szukali jakiejś imprezy na plaży, ale nic nie znaleźli. Sprawcy zapytali nastolatek, czy chciałyby pojechać z nimi na festiwal. Zgodziły się, ale powiedziały, że muszą wrócić na kemping, powiedzieć wszystko Sarze i Rebece, by nie musiały się martwić o to, co się z nimi dzieje. Początkowo sprawcy zgodzili się, jechali w kierunku White Rock, ale nagle Camilleri dostał szału, wyjął ostre narzędzie i zaczął grozić. Zdenerwował się, gdy samochód wjechał w drogę pełną kamieni, opony wydawały głośne dźwięki, trochę bujało pojazdem. A on pod wpływem używek zachowywał się tak dziwnie, że nawet Beckett nie wiedział o co mu chodzi, ale jak zwykle wykonywał jego polecenia. Zawrócili samochód i wyruszyli w zupełnie inną stronę, niż pierwotnie mieli się udać. To wtedy zaczął się największy koszmar. Loren i Nicole. Camilleri kazał zatrzymać samochód, wykorzystał brutalnie jedną z nich. Później wyruszyli kawałek dalej. Wszystko powtórzyli. Wymieniali się z dziewczynami w zależności, którą Camilleri sobie wybrał w danym momencie. Loren i Nicole były wyczerpane, obolałe, cały czas płakały i prosiły, by wypuścili ich na wolność. W miejscu, w którym znaleziono rzeczy Loren, było to jedne z miejsc, w którym razem ze swoją przyjaciółką zostały skrzywdzone. Dla śledczych było to dość zastanawiające. Być może pozostawione ubranie to nie przypadek. Może Loren chciała w ten sposób zaznaczyć, że tam była? Może chciała zostawić jakiś znak dla rodziców i policji? Cały horror trwał 9,5 godziny. W tym czasie zostały wykorzystane kilkanaście razy. Oprawcy spożywali nielegalne substancje, po czym, jak twierdzili, zaczynali zabawę od nowa. Nad ranem stwierdzili, że muszą się ich pozbyć. To Kamilleri dowodził wszystkim, to on wybrał miejsce i sposób odebrania życia dwóm przyjaciółkom. Około ósmej rano wywieźli je do Fiddler's Green Creek. Dziewczyny zaczęły zadawać pytania, czy zamierzają odebrać im życie. Płakały i trzęsły się ze strachu, a Camilleri zapewniał je, że zostaną związane tylko po to, aby oni mogli uciec, co było oczywiście kłamstwem. Wiedział, że muszą się ich pozbyć, znają ich twarze i głosy. Niczego nieświadome: Loren i Nicole weszły do jeziora, pozbyły się wszystkich ubrań, bo Camilleri stwierdził, że powinny zmyć z siebie wszystkie ślady. Po czym gdy już wyszły z wody, położyły się na brzuchu, Camilleri powiedział Becketowi, co ma robić, po czym sam poszedł do samochodu i czekał, aż jego parobek wykona swoje zadanie. Becket, tak jak już mówiłam wcześniej, nie sprzeciwiał się. Loren unieruchomił nogi i ręce, a Nikol kilkanaście metrów dalej przywiązał do drzewa, jednej jak i drugiej, zadał kilkanaście ciosów. Gdy zauważył, że Loren na 100% nie oddycha i nie rusza się, poszedł w stronę Nicole, której także odebrał życie. Po tym, jak wykonał powierzone zadanie krok po kroku, tak jak nakazał mu Camilleri, wrócił do samochodu, informując go, że odebrał im życie. Jedna po drugiej, tak jak mu nakazał. Camilleri był niewzruszony. Zapytał go tylko, czy widział bądź czuł demona przy sobie, wykonując to zadanie. Niedługo później Beckett otrzymał kolejne zadanie. Musiał pozbyć się narzędzia, którego użył i oczywiście ubrań należących do ofiar. Camilleri nie pomagał także w zacieraniu śladów. Loren i Nicole dzięki Beckettowi zostały odnalezione po pięciu tygodniach, a jego wersja wydarzeń wydawała się przerażająca, ale wiarygodna. Niestety jego słowa nie byłyby wystarczające, by Camilleri odpowiedział za śmierć dziewczyn. To, co śledczy wówczas na niego mieli, potwierdzało tylko to, że brutalnie całą noc na zmianę wykorzystywał dwie przyjaciółki. Wiadomo, że to, że nie brał udziału w odebraniu życia i zacieraniu śladów, miało na celu obciążyć tylko jednego z nich, czyli Becketta. Camilleri wszystkiego się wypierał. Podczas przesłuchania mówił, że przecież gdy to wszystko się działo, to on spał w samochodzie. Że kojarzy jakieś dziewczyny tego wieczoru, ale nie był świadomy, bo był pod wpływem nielegalnych substancji. Ocknął się dopiero wtedy, gdy do samochodu wbiegł Beckett z czerwonymi plamami na swoich ubraniach. Prawnik, który zajmował się jego obroną, twierdził, że Camilleri... Przez to, że spożywał różne substancje, nie był świadomy, większość czasu przespał i nie może odpowiadać za coś, czego nie zrobił. Prawda była taka, że śledczy mieli twardy orzech do zgryzienia, ponieważ Kamileri fizycznie nie uczestniczył w odbieraniu życia przyjaciółkom. Na szczęście odnalezione ubrania Loren wysłano do analizy, znaleziono dosłownie malutki fragment, jego DNA na jej kurtce co było mocnym dowodem na wykorzystanie czternastolatki i przy okazji można było użyć tego dowodu jako potwierdzenie wersji Beketa. Ale gdy już się wydawało, że sprawa tych dwóch sprawców została wyjaśniona, śledczy dokopali się do jeszcze jednej, niedawno nierozwiązanej sprawy z ich udziałem. Niedługo przed odebraniem życia Loreni i Nicole zadziałali w podobny sposób tylko na jednej dziewiętnastoletniej dziewczynie, którą także zabrali z pobocza drogi. Dziewczyna siedziała na tylnym siedzeniu, nie zdając sobie sprawy, że gdy będzie chciała opuścić pojazd, drzwi się nie otworzą. Została wykorzystana na zmianę. Grozili jej ostrym narzędziem i zabierali w różne miejsca, gdzie wiedzieli, że nie będzie żadnych świadków. Dosłownie zrobili z nią to samo, co z bohaterkami dzisiejszej historii. Dziewczyna była tak przerażona. Wiedziała, że jeżeli nic nie zrobi, to pozbawią jej życia. Powiedziała im, że musi się załatwić i gdy otworzyli jej drzwi, biegła przed siebie, nie odwracając się za siebie. Ukryła się gdzieś w krzakach, bo wiedziała, że Beckett i Camilleri ją gonili. I gdy poczuła, że może wyjść z ukrycia, pobiegła na pobliską farmę, gdzie mieszkańcy pomogli jej wezwać policję, ale mimo przybycia funkcjonariuszy Dziewczyna zdecydowała się nie składać żadnej skargi i zniknęła. Teraz w sprawie Loreny i Nicole, zeznania kolejnej ofiary mogłyby pomóc wskazaniu ich na jeszcze większy wyrok. Jednemu ze śledczych, który zajmował się sprawą przyjaciółek, udało się do niej dotrzeć. Co więcej, udało się ją nawet namówić, by przełamała strach i zeznawała przeciwko dwójce sprawców. W sierpniu 1998 roku Beckett został skazany na dożywocie, z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 35 latach. Niecały rok później, w kwietniu 1999 roku, Camilleri został uznany za winnego. Skazano go na dożywocie, bez możliwości wyjścia na wolność, co oznacza, że już resztę swojego życia spędzi za kratkami. Jakiś czas później wyszło na jaw, że jego ofiar może być znacznie więcej. W 2013 roku został skazany na 28 lat więzienia za wykorzystanie i odebranie życia dziewczynce Prubirt w 1992 roku. Camilleri przyznał się w 2012 roku, ale zarzekał się, że działał sam. Jednak sędzia nie dał wiary tym słowom. Był pewny, że oprócz niego były z nim jeszcze dwie inne osoby, Najprawdopodobniej dwóch mężczyzn, którzy mu we wszystkim pomagali i uczestniczyli w tym nielegalnym procederze. 2 lutego 1992 roku Camilleri wciągnął próg do samochodu. Dziewczynka miała wówczas 13 lat. Wiadomo, że sprawca ją wykorzystał, ale okoliczności w jaki sposób odebrano jej życie są niejasne. Niemniej jednak sędzia stwierdził, że osobowość sprawcy jest pozbawiona jakiejkolwiek empatii, że na pewno straciła życie w tragiczny sposób, bo Camilleri nie szanuje życia ludzkiego, myśli tylko o sobie i o korzyściach, jakie może z czegoś czerpać. Sprawca stwierdził, że położył dziewczynkę na tylnym siedzeniu, twarzą w dół, a gdy po kilku godzinach chciał się nią zająć, spostrzegł, że nie oddycha. Postanowił ją ukryć, tak by nikt nigdy jej nie znalazł, więc pozostawił ją w porzuconej szafie. Jego obrońca kolejny raz tłumaczył swojego klienta spożywaniem używek. Twierdził, że Camilleri ma ogromne problemy z pamięcią, dlatego nie potrafi sobie nic dokładnie przypomnieć. W tej sprawie pojawiło się kilku świadków, ale sędzia tylko jednemu dał wiarę. Jakiś mężczyzna widział pró w samochodzie machającą rękami przez szybę. Zeznał, że wyglądało to tak. Jakby prosiła o pomoc, ale nie zdecydował się powiadomić policji. Przypuszczano, że dziewczynka straciła życie od 2 lutego do maksymalnie 9 dni po zniknięciu. Jej ciała niestety nigdy nie odnaleziono. Mama, która poszukiwała wówczas córki od 20 lat, przyznała, że jest wyczerpana całą tą sytuacją. Cieszyła się z wyroku, jaki zapadł. Jednak miała nadzieję, że w końcu funkcjonariusze odnajdą jej dziecko i będzie mogła ją należycie pochować. Wiele osób zastanawiało się, jak to możliwe, że tak niebezpieczne osoby poruszały się po Nowej Południowej Walii bez żadnego nadzoru. Obaj mężczyźni mieli na swoim koncie ponad 200 wyroków wskazujących. Przerażająca prawda była taka, że w czasie, w którym krzywdzili Loren i Nicole, powinni przebywać za kratkami, a w szczególności Beckett, który wiele razy wychodził z aresztu za kaucją. Podobno Beckett miał umówione spotkanie z kuratorem, na którym się nie pojawił. Nikt jednak nie wpadł na to, by go namierzyć i ponownie aresztować, bo nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Co więcej, większość z tych dwustu wykroczeń popełnił właśnie wtedy, gdy przebywał na wolności za kaucją. Po ponad 20 latach brat Loren, jej najlepszy przyjaciel, udzielił wywiadu w mediach. Teraz jest już dorosłym mężczyzną, ma swoje dzieci i skupia się na swojej rodzinie. Jednak przez wiele lat nie potrafił poradzić sobie z tym, co spotkało jego rodzinę. Wiele jego związków z tego powodu się rozpadło. Wspomnienia związane z siostrą, były i są z nim każdego dnia. Początkowo miał żal do losu, że przez to wszystko nie potrafi ułożyć sobie życia, ale z perspektywy czasu cieszy się, że z założeniem rodziny poczekał do 35 roku życia, bo, by móc pokochać kogoś, musiał na nowo pokochać siebie. Pamiętacie, że Nathan pojawił się na kempingu dosłownie kilka minut po tym, jak jego siostra i przyjaciółka opuściły obóz. W jednym z dokumentów mówił, że gdyby był na miejscu cały czas, jego siostra nadal by żyła, bo on bezpiecznie zawiózłby ją na tą imprezę. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tej sprawie. A ja dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Zapraszam was serdecznie do pozostawienia suba, lajka czy komentarza. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.